Spotykamy się dzisiaj na basenie przy Królowej Jadwigi, bo wprowadzamy dostępność kart sportowych tak, żeby nasi klienci, którzy mieszkają tutaj w okolicy, mogli korzystać z tych kart. Dziś mamy podpisaną umowę na karty Multisport oraz OK System i za chwilę jeszcze będziemy mieli podpisaną umowę na karty Fit Profit. Nasi klienci na basenie na Piaskach już korzystają i pokazuje to, że te karty są bardzo popularne. Coraz więcej pracowników dostaje te karty i chcieliśmy, żeby tutaj na tym basenie też ten system zafunkcjonował. Mam nadzieję, że coraz więcej klientów zacznie korzystać z kart na naszej pływalni przy Królowej Jadwigi, tak jak to jest na pływalni na Piaskach. Też na Piaskach jest bardzo dużo po południu zajęć nauki pływania. Tu mamy troszeczkę mniej tych klientów i chętnie zapraszamy po południu te osoby, które lubią pływać, chcą korzystać z pływania, niekoniecznie z sauny, niekoniecznie z rekreacji, a z pływania i będą mogli w tej chwili skorzystać z kart sportowych Multisport, OK System i za chwilę Fit Profit. Coraz więcej klientów posiada te karty i grzechem by było nieudostępnienie pływalni dla coraz szerszej rzeszy klientów posiadających te karty. Te karty w zasadzie wszyscy więksi pracodawcy udostępniają swoim pracownikom. W związku z tym nie jest to aż tak droga usługa dla pracowników. Ona jest dotowana przez pracodawców i jest to zawsze jakaś zachęta dla pracownika, żeby pozostał w tej firmie, a my chcemy po prostu udostępnić naszą pływalnię, tak żeby ci klienci mogli swobodnie sobie korzystać z tych kart, nie płacąc dodatkowo za usługi basenu. Zapraszamy cały dzień, od rana, bo te karty są po prostu wyjściowe na dany czas, nie ma ograniczeń. Są oczywiście karty tańsze, to one mają ograniczenie i niektóre obiekty nie wchodzą. Być może będą klienci, którzy przyjdą i te karty będą posiadali, ale zachęcam do sprawdzenia u operatora karty, który powie, czy dany obiekt jest w systemie. Te droższe karty, które są, one najczęściej obowiązują na wszystkich obiektach, a te tańsze karty dostawcy jakby udostępniają je, ale na ograniczoną ilość obiektów. Na przykład będą tylko na siłownię, a nie będą zawierały oferty basenów i trzeba na to zwracać uwagę. A poza tym tutaj tak naprawdę nie widzimy żadnych problemów, żeby przyjąć, jeżeli karta będzie, obiekt będzie wpisany w danego operatora, zapraszamy do korzystania. Bardzo prosta jest obsługa tego, klient przychodzi najczęściej z kartą, my tylko wsuwamy w urządzenie, urządzenie nam to potwierdza lub dostajemy SMS-em na telefon, który nam operator dostarczył i wtedy już mamy potwierdzenie, że klient wchodzi bez żadnych pieniędzy, bez paragonów, wszystko jest elektronicznie załatwione.